Od czwartku 8 października w Muzeum imienia Aleksandra Kłosińskiego oglądać można niezwykłą wystawę zatytułowaną Kęty w dawnych dokumentach. Wystawa ta jest bardzo rzadką okazją do obejrzenia najstarszych pergaminowych dokumentów związanych z Kętami, które przez wieki stanowiły podstawę prawną funkcjonowania naszego miasta. Wystawa jest szczególna z tego względu, że zgromadzono na niej najcenniejsze dokumenty dla miasta, właściwie te, które udało się zgromadzić, udostępniono nam je na dosyć krótki czas, bo to jest kwestia jednego miesiąca. Są to dokumenty związane z rozwojem miasta, głównie z tym okresem staropolskim. Są to dyplomy pergaminowe. Muzeum Kęckiemu udało się zgromadzić 15 pergaminów, w tym bardzo ważny akt lokacyjny Kęt na prawie magdeburskim z 1391 roku. Z okazji wystawy wydany został także folder zawierający zdjęcia oraz opis zaprezentowanych dokumentów. Została również stworzona pamiątkowa pieczęć, którą można sobie przybić na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia.